ogarnięte. Ostatnie wydmuchanie pyłków i innych badziewi. I czas wrzucić Angel Waxa i tutaj zakonserwować plastiki. Wcześniej jeszcze oczywiście obróbka tego. Na razie przedmucham i będę chciał wrzucić. Zawsze gdzieś jakiś pyłek usiądzie. Nie ma tematu, jak auto cały czas otwarte. Ale mi nawiało liści. Ojej. Dobra. Teraz w drugą stronę. I lecę, słuchaj, po produkt. Przyniosę od razu powłokę. I zarzucimy tutaj skurcze byczka. Dobrze, jedziemy z łobuziakiem. Cudowny produkt. On nawet, słuchaj, on ma taki zapach, ale ten zapach to jest taki właśnie świeży. Nie wiem, jak ci to opisać, kurde, że nawet jak na chwilę coś zostawi, to jest to bardzo przyjemny zapach. Nie przypomina żadnego plaka czy tym podobnych perfumowanych dressingów. A są też takie, uwierz mi, że są też takie. I już, i to jest wszystko. I lecimy. Odparowywanie, suchość, wszystko tu jest, kurczę, na bardzo wysokim levelu. I druga strona. Dobra. No zobacz, no cudownie. Ha, kurde. No coś pięknego. Coś pięknego. Tu jeszcze połyskuje tak jakby mokre. Już zebraliśmy. Baja. Kurde. Nie dość, że zabezpieczy, to zostawia taki suchy, śliski. Tu mamy bardziej tempo, tu mamy ślisko, ale bez połysku. Zajebiście. Dobrze. I to jest wszystko. Zobacz wydajność tego. To jest kosmos. Tu będzie to fajnie widać. Dobrze. Ok. Tak jest. I teraz sobie pójdę sobie po mikrofibrę, bo mi się zaraz to uzupełni. Dobrze. Już, teraz już mu wystarczy. Teraz mikrofibra i będziemy sobie to delikatnie spierać. No i widzisz, a nie widać odciny w ogóle, żeby gdzieś zostawała. Zobaczysz zaraz, jak na tym usiądzie. No jest obłęd. Produkt do wnętrza jest kozakiem po prostu. Naprawdę nie znalazłem jeszcze auta, żeby on się gdzieś nie przyjął, czy elementu, na którym by się nie przyjął. Wszędzie siedzi obłędnie. Zobacz. No pięknie, no. Minimalne. Jest takie minimalne może nasycenie, w zależności od plastiku, ale tu brak jakiegokolwiek połysku. Brak jakiegokolwiek połysku. Mamy tylko poślizg i antystatyczność. Naprawdę. Też nie łapiemy tak kurzu, kurczę, mając ten produkt. Przetestowane już naprawdę chyba na wszystkim, co możliwe, i daje to bardzo wymierne efekty. Teraz tak, kierownica ze sztucznej świni. Tu też musimy tak zrobić. Okej. Pomporom wszędzie dojść. Tak jest. Okej. Pomporom. Spokojnie. Dobrze. Słuchaj, teraz tak. Ja oczywiście nie będę ci pokazywał tego całego
smarowania, bo to nie ma sensu żadnego. Pokazałem Ci, jak wygląda sytuacja z tym produktem. Zresztą na kanale ten produkt już był, więc tutaj nic nowego. Kozak, jeżeli chodzi o właśnie takie wykończenie i zabezpieczenie, słuchaj. Mistrz, naprawdę, mistrzunio. Tutaj w ogóle moim zdaniem chyba, kurde, brak konkurencji, jeżeli chcesz mieć totalny macior z dobrym zabezpieczeniem. Ok. Tutaj w ogóle kawałek zostało, też odparował. No dobrze, słuchaj, ja sobie wysmaruję wszystkie plastiki. A, jeszcze jak usiądzie tutaj, przecież tu jest ten błyszczący taki plastik, kurde. Ten taki paskudny. Opa! Chodź tu, maleństwo. Już, w sumie to raz by wystarczyło. Tu u góry nie jedziemy, bo tam będzie powłoka na tamtym tworzywie. Dobra. Mikrofibra najpierw przy szybie i zbieramy. O, pięknie. Już. I zostawiamy. Bajeczka.